Zwariowałeś? Ty, luzuj, że co jest, stary, że? Chcesz zdobyć puchar mordercy drzew? Sam sobie idź na drzewo, do małpić. Rozpiskę na siłkę na cały miesiąc drukuję. Siła! Siła, ale na pewno nie intelektualna. Siadaj tu i słuchaj, zanim cały Campinos wykarczujesz. Zacznijmy od prostego pytania. Skąd bierze się papier? Jak to skąd? Ze sklepu. A nie, przepraszam, z drukarni. Brawo, geniuszu. I pewnie ryzy papieru wyciągasz z ziemi jak buraki. Zrywam z drzewa jak banany, Papier jest wykonywany ze zmielonego drewna, czyli z drzew. Przecież wiedziałem. Tak, tak, wiedziałeś. Dobra, nie przerywaj. Wycinanie drzew jest dla nas dużym zagrożeniem. Wynika to z tego, że drzewa są głównym producentem tlenu niezbędnego nam do życia. Co więcej, nadmierne wycinanie lasów powoduje stopniowe wymieranie różnych gatunków roślin i zwierząt. Drzewa pochłaniają również szkodliwy dwutlenek węgla, a przez to oczyszczają atmosferę. Koluniu, co mam nie drukować? Na tabliczkach pisać? Plecy same się nie zrobią, trening musi być. Nie przechodźmy ze skrajności w skrajność. Wystarczy, że zastosujesz się do kilku zasad. Po pierwsze, drukuj tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba. Większość rzeczy możesz przeczytać na komputerze. Przecież wystarczy, że zapiszesz sobie swój trening na dysku i będziesz go regularnie sprawdzał. Po drugie, kiedy już musisz coś wydrukować, ustaw tak marginesy, żeby tekst zajmował mniej stron. Po trzecie, drukuj dwustronnie. Po co pozostawić całą drugą stronę niewykorzystaną? No deal, sprawa do ogarnięcia. Wybijam na rower. Ty, koks, coś ty taki uśmiechnięty? Biceps drgnął o centymetr? Byle tylko biceps. Lepiej, koloniu, lepiej. Ogarnąłem dziś 5 z biologii. Ty? 5? Z biologii? Jak to możliwe? No było wypracowanie do napisania. Wszyscy przynieśli po kilka stron, a ja co zrobiłem? Ziomuś, jaka rozkmina. Wysłałem je mailem i wytłumaczyłem kobiecie pierwszą zasadę oszczędzania papieru. Drukuj tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba.